się pierwszy etap modernizacji bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. Dwie nowe sale operacyjne właśnie oddajemy do użytkowania. Jeszcze parę takich drobnych spraw do załatwienia i myślę, że od przyszłego tygodnia, od poniedziałku już lekarze będą mogli tutaj operować. W zasadzie tak planujemy pierwszych pacjentów. Chcemy zacząć od drobnych operacji, a potem się już rozkręcać z czasem. Podczas uroczystego otwarcia zaproszeni goście mogli zobaczyć, jak wyglądają sale oraz jak są wyposażone. W wydarzeniu tym wzięli udział również ustrońscy księża, którzy poświęcili oddane do użytku pomieszczenia. To miejsce przywraca nadzieję. Przywraca nadzieję tym, którzy zachorowali, na godne, dobre życie i za to serdecznie dziękuję i cieszę się, że właśnie te ostatnie miesiące pokazały, jak ważne są inwestycje właśnie w służbę zdrowia i tutaj te inwestycje są realizowane. Gratuluję i jestem naprawdę szczęśliwy, że jest to u nas. Dwie nowe sale poprawią jakość i dostępność doświadczeń ochrony zdrowia. Co do tego nie ma wątpliwości kierownik oddziału ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu. Stara sala operacyjna powoli już nie spełniała norm. Powoli. Więc to był tak zwany święty czas na to, żebyśmy mogli tutaj to pozmieniać. To raz, a poza tym, pacjenci czekają w kolejce niestety zbyt długo na zabiegi. I to trzeba było tak to zrobić, żebyśmy mogli przepustowość, że się tak wyrażę, z sali operacyjnej, znaczy naszego bloku operacyjnego zdecydowanie zwiększyć. Nie chciałbym w tym momencie opowiadać, że tu będziemy mogli w tym momencie wykonywać o wiele więcej operacji. Oczywiście, że tak, trochę nam bruździ ten COVID nieszczęsny, bo teraz musimy zaczynać, ale delikatnie, żebyśmy nie wpadli na jakąś rafę. Na pacjentów czeka sprzęt z najwyższej półki, podkreślają lekarze. Obrazy będzie można przesyłać bezpośrednio z sal operacyjnych do, powiedzmy, sali wykładowej, z której możemy prowadzić transmisję na żywo z zabiegów takich, powiedzmy, pokazowych. Profil oddziału w zasadzie jest zdefiniowany na reumoortopedię głównie, i medycynę sportową oczywiście też trochę. Tu planujemy wykonywać endoprotezoplastyki. W zasadzie wszystkie sale będą tak skonfigurowane, że możemy równocześnie wykonywać endoprotezoplastyki, czyli duże zabiegi na sali numer 1, jak i sali numer 2. Pracuję tutaj od 2013 roku. No, powiedzmy sobie szczerze, że możliwości tego starego bloku już wyczerpały się bardzo i żeby prowadzić czy leczyć pacjentów w taki nowoczesny sposób, to te sale były niezbędne. Dużo sprzętu z najwyższej półki, w związku z tym myślę, że w połączeniu z naszymi umiejętnościami, mam nadzieję, będziemy w stanie właśnie tych pacjentów leczyć na wysokim europejskim poziomie. Tu mamy akurat artroskop, wieżę artroskopową, też tak jak powiedziałem, z wysokiej półki sprzęt z możliwością nagrywania filmów, przekazywania do serwerów w naszym szpitalu. W związku z tym to też będzie ułatwiało nam i przeglądanie później i opisywanie pacjentów, czyli generalnie rzeczy już związane nie tylko z operacją, ale także z dokumentacją medyczną. Trzecia sala również nie będzie odbiegała od tych już oddanych do użytku. W tym miejscu, gdzie powstanie trzecia, była sala operacyjna. Wykorzystaliśmy tą przerwę, ten zakaz wykonywania operacji planowych i przyspieszyliśmy z inwestycją. Przyspieszyliśmy prawie o dwa, a może nawet ponad dwa miesiące. Całkowity koszt modernizacji bloku operacyjnego powinien się domknąć w kwocie 16 milionów złotych.